pracuję na Wydziale Biologii. Z wykształcenia jestem astronomem. Zajmuję się obsługą informatyczną wydziału. I meteoryty są moją pasją, prywatnym zainteresowaniem. Statystycznie rzecz biorąc, spadają 2-3 meteoryty rocznie na teren Polski. Ostatni spadek miał miejsce w 2011 roku na Mazurach spadł, a jeszcze wcześniejszy w 1998 roku Baszkówka pod Warszawą. Także spadają średnio to, co nam się uda znaleźć, co średnio co kilkanaście lat. Dużo spadków meteorytów to są pojedyncze spadki, czyli spada jeden egzemplarz, jeden kamień, czy albo taki tylko znajdujemy. Wtedy waga takich meteorytów to jest rzędu kilograma, zdarzają się większe, kilkunastokilogramowe, ale oczywiście potrafią meteoryty spadać w postaci większych, obfitszych deszczy, wtedy spadają setki, jak nie tysiące okazów. No i wielkość wtedy waha się od gram do setek kilogramów. Największy polski znaleziony meteoryt, meteoryt żelazny Morasco, ważył 168 kg, a najmniejsze znajdywane takie to są spod Pułtuska rzędu kilku gram, a najmniejszy zarejestrowany polski meteoryt to jest meteoryt Święcany, który waży niecałe 10 gram. Meteoryty nie wybierają miejsc, na które będą spadały. Spadają wszędzie jednakowo, tak w wodę, na ziemię, spadają w okolicach równika, na bieguny, w dowolne miejsce. Także szukać można wszędzie. Warunki muszą sprzyjać, żeby znaleźć meteoryt. Meteoryty to są tylko jakieś skały, czyli je bardzo trudno odróżnić od ziemskich skał. Dlatego należy sobie ułatwić szukanie i szukać ich w miejscach, gdzie meteoryt się wyróżnia jakoś z terenu, prawda? Czyli to będą te tutaj na zdjęciach przedstawione pustynie, gdzie mamy bardzo jednorodne geologicznie tereny, na których obcy kamień zawsze jest duże prawdopodobieństwo, że będzie meteorytem. W Polsce można szukać, ale szuka się z reguły w miejscach, gdzie już kiedyś spadły, gdzie są informacje o znalezionych meteorytach. Takie miejsca w Polsce to Morasco pod Poznaniem i Pułtusk. No, największy meteoryt, jaki znalazłem, ważył około 10 kg i to na pustyni w Afryce. Ten meteoryt, który mam w ręku, to jest spadek z 1947 roku na dalekiej Syberii w Rosji. Nazywał on się Sikotalin. Spadło wtedy bardzo dużo, to był potężny deszcz meteorytów żelaznych. Szacuje się, że spadło kilkadziesiąt ton. Te meteoryty bardzo popularne są w kolekcjach, bo jest go było bardzo dużo. On jest ładny, reprezentatywny, jest łatwo dostępny. Ten okaz akurat waży 3 kilo i wygląda jak meteoryt. Bardzo trudno jest znaleźć coś ziemskiego, które by miało tak nietypowy kształt czy wygląd. Kształt meteorytu, jeżeli jest to świeży spadek, to będzie miał te charakterystyczne dołki zwane regmagliptami. Będzie obleczony taką czarną skorupą polewą w wyniku przelotu przez atmosferę. Też tak średnio biorąc, meteoryty są cięższe od zwykłych ziemskich skał. To też je wyróżnia, no i bardzo często przyciągają magnes. Także to też jest charakterystyczna cecha meteorytu.